Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. No właśnie, jaki dzisiaj jest Głos Polski? Czy głos jest głosem prawdziwej Polski? Czy to głos Trybunału Konstytucyjnego, Episkopatu, Księży, Młodzieży Patriotycznej? Bez względu na poglądy, bez względu na tradycje, bez względu na swoje zakorzenienie, ale zarówno z lewicy i prawicy, ale wierna polskiej tradycji, wierna polskiej historii, wielka, wierna wielkiemu dorobkowi polskiego narodu, stająca w obronie wiary, kościoła, stająca z Różańcem w ręku przeciwko tym, którzy dzisiaj. Wykrzykują, że wydają wojnę. Wojnę najważniejszym wartościom, wojnę narodowi polskiemu, że wydają wojnę wszystkiemu temu, co Polskę stworzyło i co Polskę stanowi. Gdzie jest prawdziwy głos Polski? W Radio Maria czy w TVN? Gdzie jest prawdziwy głos Polski? Wśród tych, którzy mówią zabić i wśród tych, którzy mówią nawet wtedy, jeżeli jest to bardzo trudne, dramatycznie ciężkie, trzeba życia bronić. Do dzisiaj mam w oczach tłum ludzi, ponad 500 osób, zgromadzonych przed mieszkaniem, przed domem, pani poseł Milczanowski w Radomsku, brutalnie ją atakujący, wyzywający. Za co? Za to, że jest matką dziewczynki z zespołem Dauna? Dlatego tak pełna nienawiści krzyki w jej stronę są kierowane? To jest właśnie pytanie. To jest pytanie, na które dzisiaj musimy odpowiedzieć wszyscy. Oczywiście przede wszystkim musi odpowiedzieć państwo polskie. Przede wszystkim musi odpowiedzieć struktura administracyjno-państwowa. Przede wszystkim muszą odpowiedzieć ci, Którzy są zobowiązani przysięgą do ochrony prawa, życia, bezpieczeństwa i wartości, które stanowią nasze państwo, także kodeks karny. One nie, one nie mogą być łamane. Nie może być tak, by jakiś urzędnik, czy tym bardziej funkcjonariusz, zobowiązany do ochrony życia ludzkiego, mówił, że on. Tutaj nie będzie rozstrzygał, kto ma rację. On nie będzie stał po żadnej stronie. On jest neutralny, on jest tylko obserwatorem tego, co się dzieje. Tak mówić nie wolno. Funkcjonariusz państwa polskiego ma obowiązek chronić życie ludzkie, ma obowiązek chronić ład społeczny, ma obowiązek chronić porządek. Nie może się zgadzać nie tylko na to, by przemoc górowała i funkcjonowała jako codzienność na naszych ulicach nie może się zgodzić także, godzić także na to, by wykrzykiwano najbrutalniejsze i najbardziej wulgarne hasła i słowa pod adresem ludzi, którzy chronią życie. To jest uderzenie w nasz ład i w naszą rzeczywistość, w naszą historię. I w naszą tożsamość codzienną. Tak więc stajemy przed najważniejszymi pytaniami, które kiedykolwiek zadano narodowi polskiemu. Stajemy przed pytaniem, co ma być fundamentem naszego codziennego życia, ale także co ma być fundamentem naszego państwa i naszego narodu. Czy to, co naród stworzyło w ciągu ostatnich tysiąca lat, czy też jakaś zupełnie nowa fala? Nie rewolucji, ale rewolty, brutalnej, śmiertelnej rewolty, która ma zniszczyć polską cywilizację i polskie państwo. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że dzisiaj właśnie Polska została tak brutalnie zaatakowana. Tak, już od czterech, pięciu miesięcy, śledząc sytuację na świecie, można było z dużą pewnością powiedzieć, że niedługo ta rewolta dotknie Polski. Mówiłem o tym wielokrotnie. Nie wiem, czy brano to pod uwagę także w odpowiednich komórkach państwa polskiego, ale powinno tak być, bo było to oczywiste, że dzisiaj, gdy Polska stanowi przedmurze chrześcijaństwa, gdy Polska jako jedyny naród, jedyne państwo w Europie chroni te wartości, jakie stworzyły cywilizację chrześcijańską, to... Teraz jest zaatakowana właśnie dlatego i właśnie po to, bo tylko dzięki Polsce można będzie odbudować cywilizację chrześcijańską. To wielkie zadanie. To większe zadanie nawet niż odbudowa wojska polskiego, co tak wspaniale robią wojska obrony terytorialnej. Właśnie młodzież, ta młodzież, która po dramacie smoleńskim uznała, że trzeba ratować Polskę. I poszli do wojska, zbudowali wojsko po to, żeby ratować Polskę. Dzisiaj to oni właśnie powinni rozmawiać z młodzieżą, powinni młodzieży pokazać, jaka jest prawdziwa ich rola i prawdziwa ich misja, gdzie są te najwyższe i najważniejsze próby, dążenia i wysiłek, który tworzy z człowieka rzeczywisty, Podmiot historii. Tak, dziewczęta i chłopcy, macie szansę stać się podmiotem historii wtedy, kiedy odwrócicie się od zła, kiedy będziecie bronili dobra, piękna i prawdy. Bo to jest zadaniem młodzieży i to jest zadaniem każdego Polaka. Jestem przekonany, że tak właśnie obróci się dzisiejszy przebieg wydarzeń. Jestem przekonany, że staniecie. Tak jak kiedyś stanęła Inka, ta, która zachowała się tak jak trzeba. I wy też zachowacie się tak jak trzeba. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.